Dzień dobry, witam serdecznie na dzisiejszej konferencji i od razu przejdę do meritum. Nie będę ukrywał, ostatnio klub nie jest w najlepszym stanie, nie odnosimy sukcesów, jest dużo zamieszania z transferami, czas to zmienić. Rozmawiałem z zarządem i stwierdziłem, że nadszedł czas sprowadzić jednego piłkarza. Piłkarza, z którym miałem już w swojej karierze do czynienia, jednak nigdy nie występował on w Leeds United. Jednak dzisiaj się to zmieni. Proszę Państwa, pragnę oficjalnie zaprezentować najnowszy, najdroższy nabytek Leeds United. Specjalnie dla naszego zespołu. Do piłki powraca George Hagi. Dziękuję za wysłuchanie. Tak jest, proszę Państwa, on tutaj jest, George Hagi, po raz pierwszy jako pełnoprawny piłkarz Leeds United. Oczywiście występował w Back to Glory, ale to były dwa różne kluby. Teraz mamy go tutaj, u siebie i jak widzicie, skład wokół niego jest niesamowity. Nie to, co we wczorajszym odcinku, który był bardzo chaotyczny. Ogółem, nie wiem, czy powinienem przepraszać za to, że pojawiają się dwa odcinki z rzędu, jednak, kurde, gdy kupiłem tę kartę, to od razu stwierdziłem, że nie ma opcji, że czekam. Ten odcinek musi się pojawić dzisiaj. 369 tysięcy. Za niego dałem. Jest Lewandowski, za którego zapłaciłem 98, trochę dużo. Lacazette, Tolisso, Vidal, Alaba też, po raz pierwszy go będę używał w tej grze, 66 tysięcy, Vidal za równe 80, więc no co jak to, zaszalałem. Kościelny oraz Smalling, żeby Kante miał zgranie, Walker i Begovic. Wiecie co? Zostało mi trochę monet. Aż 150 tysięcy. Właściwie to sprzedałem jeszcze kilku piłkarzy. Sami rzućcie okiem do swoich klubów, czy nie macie m.in. piłkarzy z Dallas. No zobaczcie. Srebrna karta i brązowa. Obie poszły za w sumie no, blisko 9 tysięcy. Tutaj jeszcze jakiś brązowy z Ligi Meksykańskiej, ponieważ jest teraz SBC. I jak widzicie, na tych trzech kartach zarobiłem 15 tysięcy. Jeszcze tutaj no, z Bundesligi. Miałem kilka Mendy kupionych za 400. Właśnie czekałem na to SBC z Leicester i się doczekałem, więc jak widzicie, są monety, powodzi się, tutaj jeszcze nie sprzedał się i tak się zastanawiam, co dalej. Chyba będę zbierał na Tolisso, poczekam na nagrody za ligę weekendową i wtedy kupię sobie jego pomarańczowo-niebieską wersję. Ma wszystkie statystyki powyżej 80, wygląda niesamowicie, no i byłby z pewnością lepszy od tej normalnej wersji, która i tak wygląda naprawdę przyzwoicie. Wiecie co, nie przedłużam, wiem, że chcecie zobaczyć Hagiego w akcji, wyszukajmy przeciwnika. Okej, miła odmiana po tych wczorajszych składach, choć to jest bardzo dobra defensywa, też się zastanawiałem, czy jakoś nie dodać Boatenga do tego składu, ale chyba nie mam jak. No zobaczymy, zobaczymy. Rozważam też jedną rzecz, jeśli ten Tolisso będzie się dobrze spisywał, no to nie kupię jego lepszej wersji, tylko no kto wie, może bym wreszcie sprawdził tego Davida De Gea. Choć Begovic tyle razy mi już tyłek ratował, no nie wiem, na razie gramy. Ja tyle razy tego Lewandowskiego kupowałem, tyle razy go sprzedawałem, ale doszedłem do wniosku, że to jednak jest świetna karta i naprawdę, jak coś mi nie wychodzi, to tylko jest to moja wina. Teraz dobre podanie, złe jednak. Hagi, no czeka na jakieś wsparcie, dobrze, środkiem biegnie Kante, ale on powinien siedzieć w defensywie, próba znalezienia... Kościelnego? Co on do cholery jasnej robi na lewym skrzydle? No słuchajcie, no... Hagi, leć tak do środka, on ma świetny dribbling, sami spójrzcie na to, jak kontroluje piłkę. I teraz szybki przerzut, dobrze do Alaby, ten wygra pojedynek główkowy, Vidal już wchodzi w pole karne. No tutaj rękoczyny ze Smallingiem, ale będzie wrzutka, ja to czuję. Ach, źle się ta piłka odbiła i Butland łapie. Och, nieporozumienie Lewandowskiego i Hagiego, choć zaraz, rumuńska legenda. Hagi trochę się zagalopował, ale ja chciałbym jakoś fajnie zagrać, no i to jest genialne podanie do Alaby, ten dośrodkowuje i Arturo Vidal! To jest Butland. No nie mogłem tego lepiej rozwiązać. Myślałem, że naprawdę spokojnie Vidal trafi, a tu no niespodzianka, niesamowite refleksy, no i o, słupek nas ratuje, Begovic by to wpuścił. A spróbujmy z lewej huknąć, ostry kąt, no ale nad bramką, jakim cudem to przeleciało nad bramką. Może coś z tego wyjdzie, zobaczmy, Tolisso. Jest wsparcie, jest Hagi, uderzenie! Jaja sobie robicie. Hagi, okej, nie chciałem nim uderzać na Hama, Lewandowski. Jeszcze będzie miał Hagi okazję, prawa noga. No niestety, wiecie co jest najgorsze, ja tego wam nie powiedziałem, ale może jak śledzicie futa, to wiecie o tym. Hagiemu zabrali 5 gwiazdek słabszej nogi. Jak? Dlaczego? Nie wiem, to jest EA. Hagi będzie miał okazję, czy to będzie gol? Hagi wina tego szajzu. Miało pójść po skos. Nie obwiniam piłkarza, obwiniam tylko siebie, że nie jestem w stanie wymienić, cholera jasna pada. No Damian, ogarnij się. Kurde, co za lamus ze mnie. Dośrodkowanie, świetnie. Bego, choć jak Pjanić huknie, a on potrafi. Nie róbcie sobie. Pięknie, pięknie.
Wow, a ja chciałem DHE kupić. Po co? Ach, kurczę, myślałem, że jeszcze uda się zaatakować. Dobra, 0-0, ale jest dobrze. Gra mi się naprawdę świetnie tym zespołem, no i gdyby nie to, to bym wygrał. Ale masakryczny mecz, nie? Ale fatalne spotkanie. Jeśli najlepszy piłkarz na boisku ma ocenę 7,7, to... Ale było dobrze, słuchajcie, było dobrze, tylko tego wykończenia brakowało. Drugie spotkanie przed nami, no i moja zmora powraca. Player of the month, Harry Kane, w dodatku Eriksen i jeszcze Son. Fajny składzik, powodzi się, widzę, przeciwnikowi. Świetny bramkarz. No nie musiał tego robić. Zagranie do Harry'ego Kane'a, ostry kąt, ale co z tego? Co z tego, skoro mamy Begovicia? Hyunmin Son. No i będzie gol, Harry Kane, 0-1. Kto go krył? Serio, kto go krył? Bo jak można tak kryć? Alaba, no co ja mam z tymi obrońcami? Kurczę, we wczorajszym odcinku przez Walkera pada główka, teraz przez Alabę. No przecież nie są jakieś krasnale, 1,40 m. Ładnie Walker, będzie podanie w pole karne, Lewandowski! Czemu Fortuna nigdy nie jest po mojej stronie? Jakby przeciwnik miał taką okazję, to ktoś by to dobił. Oj, ładna piłka, szkoda, że nikt nie kończył, choć jest tutaj Tolisso! O, jeny. Chyba zainwestuję w tę jego lepszą kartę, tylko potrzebuję tych 30 tysięcy. Albo 50, to zależy od rynku. Lewandowski czekał na wsparcie, doskonale. Alaba, będzie centra, on zna Roberta, ale wrzucił na Lacazette. No panowie, nie róbcie sobie jaj ze mnie. Jak myślicie? Strzeli Harry Kane z główki po raz drugi, czy nie? Staram się dobrze kryć. Ale czasami starania to za mało. Ojeny, tutaj spóźniony kościelny Eriksen. Nie, no, cyborg. I mówię teraz o naszym bramkarzu. Ojeny, to miało pójść do Lacazette. Choć może jeszcze coś z tego wyjdzie. Kante wbiegł, ale to jest Arturo Vidal. Muszę trochę uważać z tym Hadzim, bo... Kurczę, no nie mogę się przyczepić do jego strzałów, do podań. A teraz mój błąd. Dobrze kościelny. Dobrze czy nie dobrze kościelny? Zobaczmy. Źle kościelny. Begovicz. No matko boska, przecież ten strzał leciał w niego. De Gea, wchodzi De Gea. Znaczy, nie mam go na ławce, muszę go kupić. Przetestujemy tego lepszego bramkarza. Smalling się spuścił... spóźnił z tym wejściem, ale no jednak, no... Nieważne. Cholera. Lewandowski, będzie okazja. Pięknie! 1-2. I to jest Robert. Ja zawsze nim uderzam technicznie. To jest głupota. To jest głupota. Robert ma tyle siły w nocy, że właśnie w taki sposób trzeba torturować golkiperów. Nie oglądam powtórki, bo ja nie prowadzę. Ja przegrywam, ja lecę po drugiego gola. I asysta Hadziego. No, wreszcie. Swoją drogą, tak w progresie w niedzielę mówiłem o tym, że no super, Milik od pierwszych minut ma zagrać w meczu Napoli. No skończyło się na tym, że nawet minuty nie był na boisku. Naprawdę nie wiem, jakim prawem trener wystawia tego... Znaczy, jakim prawem? No, prawo trener ma do wszystkiego, jednak dlaczego jakiś Pavoletti gra od pierwszych minut, a Milik, który no niby już jest w stanie grać, nawet nie wącha murawy. Nie wiem, o co tu chodzi. Zieliński też nie występuje od pierwszych minut. Coś jest nie tak, nie wiem, jakiś antypolak to z tego faceta musi być. Ojeny, co za piłka, Lewan... To musiało się odbić od obrońcy, przecież... No, tak myślałem. A tak naprawdę to szukałem wymówki, może wyjdzie. Czekajcie, proszę, zbierz to kościelne. Dobrze. Ale, kurde, Mane jest szybki. No, znaczy, szybki? No jest, ale chodziło mi o to, że jest silny. Dobrze, Kante. Ładne przyjęcie Walkera. Lacazette się urywa, ale... Ech, czerwień to powinna być. Alaba chciał się tylko obrócić i żółta kartka, no bo jest szybka animacja. Teraz Walker nawalił, fatalne podanie i Mane jest sam na sam. Czy Bego nas uratuje? Begovic! On to robi, a ja chcę De Gea kupić. No nie wiem, naprawdę nie wiem. To jest trudna decyzja. Ładne zgranie głową i Hadzi z dystansu. Gol! Hadzi! Wow! Łapka w górę, ludzie. Ja nie lubię wymuszać, no ale za coś takiego. To jest legenda. 369 tysięcy za tę bramkę zapłaciłem. Ale było warto. Witaj w domu. Witaj na moim kanale. Ale się japa cieszy, jak się widzi tego piłkarza właśnie w takiej dyspozycji. No, piękna sprawa. Wow. Chwila, czemu nie ma prawego obrońcy? Walker, ty dobry kolego, dlaczego nie możesz być na swojej pozycji? Wiem, że lubisz atakować... Ojeny! Będzie gol, no oczywiście... Debil ze mnie, no debil!
po co ja się rozchodzę tak tymi obrońcami? To jest klasyczny schemat w tej grze i zawsze działa. No i niestety ta piękna bramka nie smakuje już tak samo, gdy się przegrywa. Wielka szkoda. No tutaj muszę grać jednym piłkarzem, a nie ja... Bez sensu. No chyba, że teraz Lewandowski... Trafił! 3-3, to jest Robert! To jest Robert i to jest Hadzi, tam jeszcze jest Lacazette jakiś, ale Lacazette'a no... Go nie widać na boisku. Lewandowskiego i Hadziego, o widać! Co za show! Co za show, i tak się zdobywa bramki. Mam w dupie takie schematy, jakie stosuje mój przeciwnik. To jest prawdziwa piłka nożna, a nie tam jakieś kurde, tylko żeby zdobyć gola. Tu trzeba się bawić. Takie bramki dają mi zabawę, a nie bieg ciągle skrzydłem, przepraszam, uderzyłem mikrofon. No i takie podanie w środek. To jest to. Ja wiedziałem, że to będzie zabójczy duet. Ale odcinek się nam zrobił. No wiem, że to są dwa remisy. Ale słuchajcie, no takie gole. Obejrzyjmy sobie powtórkę. Świetne zagranie z własnej połowy do Lacazette. I niesamowite. Niesamowite. Tak przesadziłem trochę z tym De Gea. Nie robię zmian, Begovic nadal strzec będzie naszej bramki, no bo sami widzieliście, ile razy nas ratował. Ale no mówię, potrzebuję tych 50 tysięcy na Tolisso. Muszę poczekać do czwartku, bo tak patrzę na swoją ławkę rezerwowych, to ja nie mam kogo sprzedać. Rzućmy okiem jeszcze na mój klub, no... Znaczy, mógłbym sprzedać Milik, ale nie, bo to jest moja inwestycja. Asenjo, Fekir, no trochę tych kart mam, ale... Nie ma opcji, nie uzbieram tylu tysięcy. Dobrze, na sam koniec czeka nas mecz z założycielem FUT i jak na weterana tego trybu, to przeciętny skład, jednak stawiam, że nadrobi to umiejętnościami. Oby nie. Lacazette i 0-1. Adlera ma na bramce, serio? Stary, co ty? Piękny początek. No i wreszcie Lacazette coś trafia, bo i Hadzi świetnie grał, i Lewy świetnie grał, a ten Aleksandr... Ja nie potrafię, nie wiem jak mówić jego imię. Będę mówił na niego Alex. Szybciej, no to Alex nigdy... Aleksa dzisiaj nie było widać na boisku, a teraz proszę bardzo, pięknie. Swoją drogą to naprawdę super, że Lacazette trafił, bo ten mecz łatwy nie będzie ze względu na tę cudowną płynność. Muszę pokombinować coś z taktyką, bo przy każdym moim ataku za dużo graczy leci do przodu. Ja jestem narażony na groźne kontrataki, bo sami widzieliście, miałem tylko Kościelnego i Smolinga, a to trochę mało. O jeny, co za piła do lewego. Tylko... chciałbym nim wykończyć. Ale... No cóż, no chciałem to zrobić w stylu swojego przeciwnika, ale... No nie potrafię. Hadzi ma chrapkę na bramkę. No dobra, ściga mnie Brooks. Nie było innej opcji. Znaczy, mogłem zejść do środka. Może to byłoby lepsze. Wiedziałem. Ja wiedziałem, że Chicharito trafi z główki. No to jest jego specjalność. Super zmiennik. Choć oczywiście w Leverkusen do zmiennika mu daleko, ale... To było bardzo proste, no jestem ciekaw, czy to znów był Alaba, czy tym razem ktoś inny. Dla odmiany, remis. Ale znów mam takie niesamowite posiadanie piłki, ale jeden celny strzał, to jest... Nie komentuję tego. Nie róbcie sobie ze mnie żartów, 2-1 Chicharito. On robi z moją obroną to, co Mojżesz zrobił z Morzem Czerwonym, nie wiem jak. Naprawdę nie wiem jak. A to Lisson, no weź to uderz, ale kurde, kolej zaczął wygrywać i co? Gol! Kolejna niesamowita bramka z dystansu i to jest to Lisson. Jego zwykła karta, jak widzimy, też daje radę. To jest, kurde, oglądałem ostatnio ten mecz Olimpiku z Romą. Tam również właśnie ten piłkarz popisał się niesamowitym uderzeniem z dystansu. Sam Lyon gra niesamowicie. Przepraszam, że używam tych samych słów. Sam Lyon gra wyśmienicie, o tak, tutaj wzbogacam swoje słownictwo i kurczę, no, aż ciągnie by oglądać Ligę Francuską. Przecież też na Facebooka wrzuciłem post bramki Depaya. To jest chore. Jestem ciekaw, strzelał czy podawał? Hadzi, jest podanie do środka, jeszcze jedno Lewandowski! Ale pech, dlaczego? Naprawdę, zawsze ci obrońcy stoją mi na drodze. Wiem, że to jest ich zadanie, ale czasami mogliby odpuścić. Chwila, Gheorghe Hadzi z dystansu, gol! Nie wierzę, 2-3, 90 minuta. On wrócił. I tak ja mogę grać, ludzie. Foot Champions, zdobycie takiej bramki graniczy z cudem. Jednak tutaj, wreszcie, na luzie, przepiękne bramki, o to zawsze chodziło w tej serii. FIFA 13, FIFA 14, FIFA 15, no później trudno mi było zdobyć takiego wybornego longshota, a tutaj, wraz z Hadzim, wszystko jest możliwe i chyba będzie wreszcie zwycięstwo. No chyba, że jeszcze jedna. Mówię, czasami mu brakuje tej siły, ale wystarczy znaleźć dobrą pozycję i... Chapeau bas.
stadiony świata. Jednak tak jak mówię, czapki z głów dla Hadziego. Nie został zawodnikiem meczu, został nim Alaba, no gratuluję, tutaj jedna asysta, to było to dośrodkowanie dla Lacazette z rzutu rożnego. Jednak udało się, jest zwycięstwo. Przeciwnik nie grał jakoś dobrze, tylko ja jeszcze muszę, wiecie, jeszcze muszę zaznajomić się z tymi piłkarzami, by wykrzesać z nich to, co najlepsze, ale według mnie było naprawdę przyzwoicie. Jedną zmianę tylko zrobię, mówię, jak uzbieram te monety, to kupię sobie Tolisso. I to będzie tyle, bo nie ma żadnych słabych punktów. Naprawdę nie ma tutaj słabych punktów. George Hadzi powrócił. No na razie 7 meczów, nim rozegrałem 7 bramek, 3 asysty. Najlepiej wydane 370 tysięcy. Miałem tego Suareza w ostatnim odcinku, ale sami widzieliście, że nic nie zrobił. Tutaj Hadzi, 3 spotkania. Coś pięknego. Ja dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Fajnie byłoby tutaj dobić do, nie wiem, 7 tysięcy łapek w górę, 8 tysięcy. Zróbcie to dla Hadziego. Tak pytacie ciągle o te Back to Glory. No raczej nie będzie w tym roku, bo jej do mnie nie dzwoni. Ja ciągle czekam na ten telefon, na pomoc, ale sam nie dam rady zorganizować tej serii. Znaczy może, ale nie wiem. No nie wiem, ale jest tutaj Hadzi. I on właśnie wspomina nam te dobre czasy. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście podczas tego odcinka. Jutro draft, bo pytacie o to. Pozdrawiam. Cześć.